Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę. Nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Więc teraz można usiąść. Duchu Święty, prosimy, abyś łaską swoją, jak rosa na ziemię naszych serc, spłynął i ożywiał nas. Ożywiaj nas przez Twoje Słowo, przez dzisiejszą Ewangelię o siewcy, o Chrystusie, o ziarnie, czyli o Słowie Jego. Niech Maryja, Matka Słowa, nam towarzyszy, abyśmy wydawali plony, najlepiej stokrotne, najpełniejsze, najobfitsze, najpiękniejsze. Proszę, Duchu Święty, pobłogosław więc nasze uszy i serca. Proszę, pobłogosław również moje usta, abym głosił to, co Ty chcesz. Uchwalę Boga Ojca. Szalom Maria, 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 Maria. Jeriose, le, jaria, le. Mateusz napisał o pewnym dniu, z samego rana tego dnia Jezus wychodzi z domu, aby usiąść nad jeziorem, aby tam się modlić i czekać na ludzi. I jest napisane, wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że musiał wejść do łodzi, aby tam usiąść. Moment i tysiące ludzi przy Panu Jezusie od samego rana. Podobnie jak i my pragniemy od samego rana być z naszym Panem. Pragniemy Go słuchać. Miłujemy Go. Ale wcześniej On nas wybrał i umiłował. Jezus wchodzi do łodzi i naucza. Cały lud pokornie, cichości słuchają Jezusa z wiarą i ze czcią. Nikt nie przeszkadza Jezusowi, bo chcą usłyszeć Jego słowa. Pan Jezus ma mocny głos, a jednocześnie delikatny, który porusza serca wszystkich. Pan Jezus swoim uczniom głosił wszystkie tajemnice Królestwa, wyjaśniał po kolei wszystko to, co głosił ludowi, bo ludowi głosił w przypowieściach, czyli krótkie historie w oparciu o życie codzienne, o przyrodę, o pracę na roli, sianie, zbiory. Pan Jezus więc głosi
przypowieść o siewcy, którym on jest. O sianiu ziarna. Jego słowo jest tym boskim, niebieskim ziarnem. A ludzie są glebą. Skalistą, piaszczystą, ubitą ziemią, ciernistą, albo ziemią żyzną. Różnej klasy, można powiedzieć, duchowej żyzności. Tak jak i na ziemi też. Są ziemie bardziej żyzne, mniej. I również ludzkie serca są takie, które są żyzne. Czyli mówi o dwóch rodzajach ludzi. O ludziach, którzy słuchają i lekceważą to słowo, które usłyszą. I ci, którzy słuchają, miłują słowo i żyją nim. Żyją nim nie tylko wtedy, kiedy usłyszą, ale zawsze. Więc dzisiaj Pan mówi do nas. Siewca sieje ziarno swojego słowa, swojej miłości, glebę naszych serc. Dlatego zbudźmy pragnienie, aby nasze serca były żyzne. Aby Pan uwolnił nas, nasze serca od duchowych kamieni, duchowych cierni. Od duchowego piasku i duchowej zbitej ziemi. Bo taka gleba nie wyda plonu, a jeżeli wyda, to tylko chwilowe, bo i tak takie ziarenka, które na chwilę zakiełkują, będą szybko obumierać. I Pan podał przykłady ludzkich serc na podstawie najpierw drogi, która jest ubita. Wiadomo, jeżeli chodzi się taką drogą, to ta ziemia jest tak ubita, że nawet jeżeli tam wróci się ziarno, to zaraz przecież ludzie zdepczą to ziarno. Nie ma żadnej możliwości, żeby ono wydało plon. Na skałę podobnie. Chociaż są przypadki, że wiatr unosi pył ziemi i czasami zdarza się, że na jakiejś skale mogą rosnąć jakieś chwasty, bo gdzieś tam ta ziemia przez ten wiatr gdzieś tam się gromadzi, ale to trwa wiele, wiele lat. Czasem zdarza się, że coś tam urośnie, ale to przeważnie są chwasty, a potem i tak usychają. Więc zdarza się, że są ludzie, którzy nie słuchają, jak ta ziemia ubita, gardzą słowem. Jest napisane, Pan Jezus to tłumaczy, że przychodzi diabeł, jak taka wrona właściwie, taki ptak, taka wrona, która wydziobuje to słowo z serca człowieka. To znaczy, żeby człowiek się nie nawrócił, nie był zbawiony. Bo diabeł wie, i złe duchy wiedzą, że te słowa niebieskie, słowa Jezusowe mogą ocalić człowieka, mogą go uzbawić, uzdrowić, uwolnić, chronić od zła. A szatana to jest wielkie niebezpieczeństwo, więc chce zabrać te słowa z serca ludzkiego, to znaczy je pozbawić to serce słów Boga, aby szatan mógł zasiać swoje ziarna fałszu, kłamstwa, obłudy, perfidii, pożądliwości, wszelkiego zła. Bo jeżeli człowiek nie jest żyzną ziemią, gdzie są ziarenka Słowa Bożego, które przynoszą plon, to będzie właśnie tą ziemią, taką skalistą, ciernistą, ubitą, czyli ziemią ta szatana, gdzie będzie w obitości bujnie rósł chwast różnych grzechów, namiętności. Więc są ludzie, którzy nie przyjmują słowa, lekceważą je, a jeżeli nawet przyjmą, to może na chwilę się radują tym słowem, bo jest piękne, ale przyjdą jakieś troski tego świata, cierpienia, doświadczenia, prześladowania. I człowiek gardzi tym słowem, bo chce żyć w przyjemności, chce żyć wygodnie, spokojnie, spełniając swoje wszystkie zachcianki, ale to wtedy taki człowiek nie jest ziemią żyzną. Jest
ziemią pełną chwastów, skalistą, ciernistą. Wśród cierni też, nawet jeżeli rzuci się ziarno, troszkę nawet to dobre wykiełkuje, potem i tak będzie stłumione przez te chwasty, przez te ciernie. Dlatego w naszych sercach nie mogą być jednocześnie i dobre ziarenka Jezusowe i złe szatańskie. Nie może być tak, że rosną piękne duchowe w nas drzewa, kwiaty Jezusowej nauki, a jednocześnie chwasty zła. Trzeba wyrywać chwasty zła, grzechu, zdecydowanie, pracowicie, gorliwie z naszych serc, z pomocą Pana Jezusa. Sami nie damy rady. Aby stać się pięknym owocem miłości Jezusa. Aby stać się owocem właśnie wiary, nadziei, miłości, mówienia Bogu tak. Słyszę Jego słowa i wydaję owoc wiary, nadziei i miłości. Mówię Bogu, zawsze chcę tego, co Ty. Być duchowo pięknym ogrodem Pana, Karmelem, Edenem, rajem. Nasza ziemia, nasze serca niech takie będą. Przyjmujmy słowo Pana, słuchajmy je z radością i wypełniajmy wszystko, o co prosi. Będziemy wtedy prawdziwie takim ogrodem Boga, Bożym, duchowym. Wydajmy owoce dobre, piękne, dobrych czynów, nawracania się nieustannego, nieustannego pragnienia bycia z Panem, modlitwy, przyjmowania sakramentu. Używajmy sakramentalia również. A jednym z sakramentaliów Kościoła jest szkapel święty, który jest darem Maryi, Królowej Karmelu, dlatego że Maryja jest nazywana właśnie duchowym Karmelem, czyli Karmel to słowo znaczy ogród Pana, raj Boga. Dlatego, że Maryja wydała najpiękniejsze owoce. Dlatego wydała właśnie tak jak na początku, też tak żartowałem, mówiąc, że żeby wydać nie tylko stokrotny plon, ale nawet tysiąckrotny, Maryja taki wydała, czyli najlepszy, najpiękniejszy, najobfitszy, więc jest tym duchowym rajem Boga. Bo Bóg tak stworzył Maryję, żeby była Jego rajem. Tak stworzył nas, abyśmy w przyszłości byli rajem Boga, nie piaszczystą, skalistą pustynią dla zła, ale pięknym ogrodem, pachnącym, pełnym owoców, pełnym duchowych kwiatów, pełnym właśnie dobra, pełnym miłosiernej miłości Boga. Więc do Maryi, chrześcijanie, którzy wyzwalali Ziemię Świętą spod władzy muzułmanów, Arabów, kiedy nastał okres spokoju, zwycięstwa, kiedy odzyskali te miejsca święte, wielu z nich, chrześcijan, którzy tam byli, przede wszystkim byli to rycerze, zapragnęło życia doskonałego. Byli w tak pięknym miejscu. Podziwiali to, że mogą być w miejscu, gdzie chodził Bóg, Maryja, apostołowie, wielu świętych, patriarchów, proroków. I szczególnie umiłowali taką górę, którą nazwali właśnie na cześć Matki Bożej. Góra Matki Bożej Królowej Karmelu. Chociaż wcześniej też tą górę tak nazywano Karmel. Bo była i jest do tej pory też zielona. Są drzewa. Piękna jest to góra. Tam kiedyś również modlił się i żył święty prorok Eliasz. Tam była jego grota. Przynajmniej jak ktoś był w Ziemi Świętej, to mógł zobaczyć tą górę i to miejsce, gdzie według tradycji żył, modlił się, słuchał Boga, ten wielki prorok. Tam również dzisiaj opiekują się tym miejscem karmelici, bosi. Więc Maryja
przyszła z pomocą młodemu zakonowi, który był jej poświęcony, Karmelici, którzy zostali wypędzeni przez Arabów właśnie z Ziemi Świętej, przyszli do Europy, ale Europa, czyli duchowni, biskupi, kapłani, chłodno ich przyjęli, bo ich życie było tak gorliwe, tak oddane Panu Bogu i też ta duchowość, którą czerpali z duchowości proroków, którą przeżywali w Ziemi Świętej, nie podobała się wielu. Mimo, że przecież to była duchowość, jest katolicka, dla mnie chrześcijańska. I groziło też to, że ten zakon po prostu upadnie. W miarę dobrze rozwijał się ten zakon w Anglii. Tam również przebywał ówczesny generał zakonu, błogosławiony Szymon Stock, który modlił się gorąco do Matki Bożej, pewnie w nocy, błagając o pomoc, o odpowiedź. Matko, ten zakon twój upadnie, jeżeli nam nie pomożesz. Uratuj nas. I w czasie, kiedy tak gorliwie się modlił, to było w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku, ujrzał Matkę Bożą. Z dzieciątkiem Jezus, która trzymała w swojej prawej dłoni szatę, szkaplerz. To były dwa płótna połączone ze sobą paskami, dwoma. Jedna część tego płótna miała spoczywać na sercu, druga na plecach. To był znak, że Maryja chce okryć swoim płaszczem Matczynej Miłości każdą osobę, która nałoży ten szkaplerz. Dzisiaj ten szkaplerz jest, musimy powiedzieć, trochę okrojony, bo są tylko dwa takie małe kawałeczki sukna z przodu i z tyłu połączone sznurkami. Na jednym jest wizerunek serca Pana Jezusa, na drugim Matki Bożej Karmelitańskiej. I Matka Boża, która ukazała się również w otoczeniu aniołów, przepiękna Królowa Nieba, wypowiedziała takie słowa do błogosławionego Szymona. Przyjmij, Synu, szkaplerz Twego zakonu jako znak mego braterstwa, przywilej dla Ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. Matka Boża Maryja oczywiście zwracała się do świętego Szymona, też w takim języku, który wtedy ludzie używali, i obiecała tyle pięknych obietnic. Kto nosi szkaplerz, będzie zachowany od ognia piekielnego. Oczywiście to nie działa magicznie, że noszę szkaplerz i mogę robić co chcę, bo na pewno będę zbawiony, mogę popełniać różne grzechy, na pewno będę zachowany od piekła. No oczywiście to nie tak. Mam wiernie służyć Bogu i Maryi i Matka Boża zachowa wszelkich niebezpieczeń związanych z tym, żeby nie popełniać grzechów, które mogą zakończyć się potępieniem. Obiecała również, że każdy, kto będzie nosił ten szkaplerz, będzie czcił ją, będzie modlił się do niej, będzie jej wierny, to po śmierci, pierwszą sobotę po śmierci, nie pierwszą sobotę miesiąca, tylko pierwszą sobotę po śmierci, jeżeli będzie czystu taka osoba, jej czciciel, czcicielka, to Maryja przyjdzie
i zabierze tego człowieka, duszę tej osoby do nieba. Więc jeżeli ktoś trafi do czystca po śmierci, to będzie tam bardzo krótko, maksymalnie jeżeli umrze w niedzielę, no to będzie musiał 6 dni poczekać, żeby w sobotę przyszła Maryja i zabrała go do nieba. Więc jeżeli nosisz kapelusz, to grozi ci tylko 6 dni czystca, więc chyba nie jest to źle. Więc warto, to jest też taka kolejna zachęta, oprócz tego, że będzie chroniła Matka Boża od potępienia, również będzie wyzwalała z czystca i obiecuje wszelką pomoc duchową i również tą doczesną dla każdego, kto będzie właśnie nosił szkaplerz i ją miłował. Będzie zachować się wszelkie niebezpieczeństwa, tych również nie tylko tych duchowych, ale tych zewnętrznych. I zapewnia, że obfitość łask Bożych będzie spływała na tego człowieka, na duszę tej osoby, która będzie nosić ten znak miłości do Maryi i ten znak miłości jej do nas. I również będzie duchowo połączony z wszelkim dobrem duchowym, które otrzymuje karmel, czyli karmelici, karmelitanki. Będzie też duchowo połączony z wszystkimi modlitwami, pokutami, postami tych, którzy właśnie są oddani Bogu w tym zakonie żeńskim i męskim, czyli karmelici, karmelitanki. Więc takie piękne zobowiązanie, obietnice Matki Bożej. Kościół to potwierdził, wielu papieży, Jan Paweł II nosił do końca życia szkaplerz Matki Bożej. I można zamiast tego sukiennego nosić też medalik szkaplerzny, bo jest może łatwiej go nosić, jest wygodniejszy, ale otrzymuje się takie same łaski. Także to nie jest tak, że jak noszę, czasami też tak się pytają, medalik szkaplerzny, że to jest gorsza wersja szkaplerza i mniej się otrzymuje łaskę od Pana Jezusa przez Maryję. Nie, otrzymujesz tyle samo. To zależne jest też od Twojej wiary, miłości, właśnie Twojej wierności, modlitwy. Więc zachęcam, żeby nosić na szyi, żeby mieć może w samochodzie, w miejscu pracy, w szkole. Wiadomo, wiele różańcy też posiada szkaplerz. I szczególnie zachęcajcie dzieci i młodzież, żeby nosili szkaplerz. Żeby chronić właśnie dzieci i młodzież od wielu niebezpieczeństw. Widzimy, ile jest zagrożeń dla dzieci. Dobrze jest też czasem, niektóre matki tak czynią, kiedy mają na przykład męża alkoholika albo syna, który jest alkoholikiem, gdzieś tam szywają szkaplerz, strój, gdzieś tam na przykład kurtkę czy spodnie, czy tam gdzieś ukrywają pod poduszką. I to też jest dobre oczywiście. To też często jest właśnie jak jest połączone z modlitwą, no to Matka Boża nie pozwala spokojnie spać grzesznikowi w grzechach, tylko go budzi co chwilę jego sumienie, jego serce. Obudź się do życia w łasce Bożej. Obudź się, aby mój syn zajaśniał Tobie, aby przebaczył Ci grzechy. I też niektórzy jeszcze pytają, czy nosić szkaplerz, czy cudowny medalik. Dobrze byłoby nosić jeden i drugi, bo za noszenie cudownego medalika są inne łaski, a za szkaplerza, noszenie szkaplerza też inne. Więc można powiedzieć, że nosząc te dwa medaliki maryjne, utrzymujemy jeszcze więcej. Więc tutaj nie chodzi o to, żeby właśnie, tak jak wspomniałem, nosić magicznie, że w taki sposób, że będę teraz nosił różne medaliki, krzyżyki, no i to mnie uratuje od wszystkiego, a moje życie nie będzie oddane Bogu, będzie przeciwko Bogu, przeciwko Maryi, no to nic mi to nie pomoże, nawet jeśli dodatkowo będę ukarany za to, że czy ukarana, że wykorzystuję to świętokradztwo, że to jest rodzaj nawet prawie, że bluźnierstwa, bo nosić te znaki to jest zobowiązanie. To wezwanie do świętości. I również przy okazji zachęcam, my również jako wspólnota
Proponujemy dla Was szkaplerz miłości, miłosierdzia Jezusa, bo oprócz szkaplerza dominikańskiego jest wiele szkaplerzy. Józefa, świętego Józefa, świętego Szabela, świętego Michała Archanioła, Męki Pańskiej. I również my mamy dla Was właśnie taką propozycję szkaplerza, jest bardzo ładnie też uszyty, żeby nosić jako czciciele Bożego Miłosierdzia i zachęcam, to będzie miał szkaplerz miłości, miłosierdzia Jezusa, żeby każdego dnia starać się odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia, może witanie do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy czczące Boże Miłosierdzie i żeby życiem całym, szczególnie modlitwą, słowem i czynem, miłości i miłosierdzie Pana głosić. Więc zachęceni tym słowem, tą nauką, tą propozycją Maryi, powiedzmy Mario tak, okryj mnie swoim płaszczem, swoim szkaplerzem, przyjmuję ten dar, przyjmuję przez to miłość, którą mi okazujesz. Wiele razy doświadczyłem tego, kiedy była walka duchowa, kiedy były modlitwy za ludzi zniewolonych, opętanych, złe duchy wrzeszczały wściekle, kiedy pokazywało im się szkaplerz, cudowny medalik albo kładło na osoby zniewolone szkaplerz, cudowny medalik, jak właśnie wtedy wrzeszczały, jak ryczały, jakby były poddane rzezi, jakby były po prostu zabijane, jak zwierzęta dzikie. I one nie cierpią tego. One wiedzą, że to jest święte. One wiedzą, ile łask przynosi noszenie tych świętych wizerunków związanych z Maryją. Maryjo, piękna królowo naszych serc. Jesteś pięknym duchowym Karmelem, ogrodem Boga, rajem Boga. Twoje serce, dusza i pokalane ciało. Całkowicie jesteś oddana Bogu. I chcesz, abyśmy i my byli oddani Bogu jak Ty. Dlatego dajesz nam szkaplerz, także cudowny medalik. Abyśmy ozdobieni tymi świętymi znakami Twojej miłości do nas i naszej do Ciebie. Otrzymali ochronę, opiekę, byli bezpieczni, zachowani od wszelkich nieszczęść tego świata, duchowych, od szatana, od piekła. I wierzymy, że pomożesz nam żyć w łasce Bożej i umrzeć w łasce Bożej, abyśmy, jeżeli trafimy do czysta, mogli z radością czekać na Twoje przyjście i wybawienie nas czysta i wprowadzenie do chwały nieba. Mario, okryj nas teraz swoim płaszczem.